Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś pod lupę bierzemy kolejną polską markę kosmetyczną, a mianowicie Dr. Skin Clinic. Jesteście gotowi? To od razu zaczynamy. Dr. Skin Clinic, czyli klinika doktora skóry. Bardzo fajna, wdzięczna nazwa. Pojawiła się na rynku kosmetycznym gdzieś mniej więcej na przełomie września i października zeszłego roku, więc tak naprawdę istnieje na naszym rynku od niedawna. Ale już robi w tak zwanych internetach dosyć, powiedziałabym, mocny szał. Często pojawia się w komentarzach gdzieś pod moimi filmami. Dopytujecie o te kosmetyki, ale też widzę, że już je stosujecie. Już macie wyrobioną opinię o nich gdzieś tam, jeśli rozmawiamy o poszczególnych produktach. A tak naprawdę, jak sobie weźmiemy, przeanalizujemy skąd Dr. Skin Clinic, to pojawia nam się kto? Bandy, no oczywiście zaplecze z ogromnym doświadczeniem. I pielęgnację, którą mamy tutaj w Dr. Skin Clinic, mamy opartą właśnie na wiedzy i doświadczeniu ekspertów z laboratorium naukowego Bandy. A jak wiecie, Bandy jest już na rynku od 30 lat i tworzy od ponad 30 lat i tworzy zaawansowane formuły dla profesjonalistów. To, co wyróżnia markę Dr. Skin Clinic, to przede wszystkim jej podejście do pielęgnacji i połączenie kilku takich ważnych elementów. Pierwszym z tych elementów jest ruch, drugim oczywiście świadoma, dobrze dobrana pielęgnacja, a trzecim zdrowa dieta. I to komunikuje w swoich mediach właśnie Dr. Skin Clinic. Możecie znaleźć w mediach społecznościowych, na stronie marki, czy też na blogu, informacje o połączeniu tych wszystkich elementów, które będą nam dawały zdrową, piękną skórę i też jak to wszystko właśnie ten ruch, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, no i kosmetyki będzie wpływać na naszą skórę. To, co na pewno już udało Wam się zauważyć, to informacje o składnikach aktywnych, które mamy na opakowaniach kosmetyków, zarówno na tych opakowaniach zewnętrznych, czyli kartonikach, jak również na opakowaniach wewnętrznych, czyli buteleczkach lub też słoiczkach, opakowaniach, w których znajdują się kremy, ale takie informacje przekazuje nam również marka na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, czyli stawia na stężenia, stężenia substancji aktywnych i na bardzo ciekawe substancje aktywne, które też są dosyć popularne, po które chętnie my sięgamy i które dają widoczne efekty w działaniu na naszej skórze. To, co również podkreśla marka Dr. Skin Clinic, to przede wszystkim bezpieczeństwo formuł kosmetycznych i stężeń tych substancji aktywnych, które znajdują się właśnie w formułach kosmetyków. To jest dla marki bardzo ważne, by były wysokie stężenia, ale oczywiście takie stężenia, które będą dla nas bezpieczne w stosowaniu tych kosmetyków w pielęgnacji domowej. I to jest bardzo ważna sprawa. Jak wiecie, Bandy ma zaplecze profesjonalne, czyli tworzy kosmetyki dla profesjonalistów, dla gabinetów kosmetycznych i nie tylko. I tam oczywiście są sprawdzane, są stosowane wysokie stężenia tych substancji aktywnych. A tutaj mamy Dr. Skin Clinic, która jest marką właśnie stawiającą na stężenia substancji aktywnych wysokie, aktywne, czyli można by było też troszeczkę tak powiedzieć, że mamy tutaj taką linię profesjonalną do stosowania w naszych domach. Możemy tak odrobinę poczuć się jak tacy profesjonaliści, no bo wysokie stężenia, bardzo dobrze przebadane formuły, bezpieczeństwo stosowania tych kosmetyków, wszystko to również potwierdzone w odpowiednich badaniach, które marka przeprowadziła, które przeprowadza. I na stronie internetowej marki nawet możecie znaleźć przy poszczególnych produktach informacje o takich właśnie badaniach, ich aktywności substancji aktywnych, działaniu tych substancji aktywnych na naszą skórę, potwierdzonych u grupy osób, których było badane właśnie te kosmetyki, jak zadziałały i jakie były efekty. To, co mi osobiście bardzo również się podoba w Dr. Skin Clinic, to połączenie stworzenie czterech takich ważnych etapów, jeśli chodzi o naszą pielęgnację. Mamy tutaj ten pierwszy etap, pierwszy taki krok, którym jest oczywiście oczyszczanie naszej skóry, bardzo ważne w świadomej pielęgnacji. Drugi etap, czyli mamy tutaj już złuszczanie i stosowanie odpowiednich peelingów dobranych do potrzeb naszej skóry.
Trzeci etap to są boostery, czyli coś, co większość z nas kobiet bardzo lubi, preparaty w postaci serum, również o różnych substancjach aktywnych, ich stężeniach i też oczywiście dopasowane do potrzeb naszej skóry. I ostatni etap, czyli tak jakby zamknięcie tej całej pielęgnacji, kremy. Kremy do twarzy, pod oczy, jak również krem z filtrem. Doktor Skin Clinic jest marką, która nie posiada nie wiadomo jak ogromnej oferty kosmetycznej, nie wiadomo jak wielu tych produktów, ale zwróćcie uwagę, że wszystkie te produkty są bardzo fajnie skomponowane i stworzone tak, byśmy mogli sobie wybierać odpowiednią dla nas pielęgnację, przechodząc przez każdy krok. I tak naprawdę możemy sobie my kobiety, ale również panowie, możemy sobie stworzyć dzięki Doktor Skin Clinic pełną taką kompatybilną pielęgnację domową. Oczywiście kosmetyki marki Doktor Skin Clinic są dostępne w sprzedaży online, czyli poprzez stronę internetową, ale znajdziemy je również w drogeriach Rossmann. Ceny tych kosmetyków moim zdaniem są bardzo przystępne. Mamy je w cenach takich właśnie od 40 zł do 90 zł, ale mamy również dostępne zestawy, co też wyróżnia markę, gdzie mamy bardzo fajnie skomponowane poszczególne produkty. Moi drodzy, jeśli wejdziecie sobie na stronę Doktor Skin Clinic, to zwrócicie uwagę na kilka ważnych szczegółów. Pierwszy z nich jest to, jak przeprowadzona jest rozmowa. O co mi tutaj chodzi? A mianowicie o to, że tak jakbyśmy czytając stronę Doktor Skin Clinic, rozmawiali z doktorem skórą. To jest takie bardzo ciekawe, powiedziałabym nowatorskie podejście, ale mi osobiście się podoba, bo jest to też coś innego, coś takiego nowego wśród tych wszystkich marek kosmetycznych. Zwróćcie uwagę na to, że oprócz opisanych tych wszystkich etapów pielęgnacyjnych i kosmetyków, które tam znajdziemy w tych etapach, mamy też taką zakładkę jak dobierz kosmetyki, dobierz dla siebie pielęgnację, gdzie przechodząc poszczególne kroki, możemy ustalić dla siebie odpowiednie, wybrać dla siebie odpowiednie preparaty pielęgnacyjne. To też jest bardzo fajne i powiem Wam, że nie spotkałam się z czymś takim jeszcze w przypadku innych marek kosmetycznych, dzięki czemu mamy też ułatwiony ten wybór kosmetyków dla nas samych. Jeśli znamy typ naszej skóry, wiemy czego nasza skóra potrzebuje, to przechodząc przez ten każdy kolejny krok możemy dzięki właśnie dzięki Doktor Skin Clinic możemy sobie ułożyć bardzo fajną pielęgnację. Jeszcze jedna ważna informacja, otóż na stronie internetowej Doktor Skin Clinic znajdziemy także informacje o samej marce, o kosmetykach, wszystkie etapy pielęgnacyjne bardzo fajnie rozpisane, ale moi drodzy, warto zwrócić uwagę na to, że mamy tam także newsletter i jeśli się zapiszecie do tego newslettera, to będziecie na bieżąco z różnymi nowinkami, informacjami, a nawet z promocjami, które pojawiają się nie tylko w przypadku Bandi, ale tutaj również w przypadku Doktor Skin Clinic. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy stronie internetowej i w momencie, kiedy klikniecie sobie w poszczególne produkty, to oprócz takich standardowych informacji jak cena, pojemność i zastosowanie danego kosmetyku, mamy podany pełny skład INCI, mamy również opisane substancje aktywne. I to, co też pojawia się, co wyróżnia markę na tle innych, mamy tam także opinie od ekspertów, specjalistów w dziedzinie pielęgnacji, skóry, dermatologii. Warto zwrócić na to uwagę, bo wypowiadają się tam naprawdę takie, powiedziałabym, autorytety. Dodatkowo też znajdziemy sposób używania danego kosmetyku, jest opisane jak go stosować, kiedy go stosować, w jakich porach i mamy również filmiki instruktażowe, gdzie możemy zobaczyć jak aplikować dany produkt na naszą skórę. Też coś nowego, coś fajnego i coś wyróżniającego markę na tle innych marek kosmetycznych. Tak sobie myślę nad tymi kosmetykami, o których warto Wam tutaj dzisiaj powiedzieć. I wiecie co? W głowie mam tylko jedno. O wszystkich warto powiedzieć. Naprawdę, słuchajcie, o wszystkich kosmetykach warto powiedzieć i tak naprawdę wszystkie z nich warto wypróbować, ale biorąc pod uwagę to, jaki macie typ skóry i czego wasza skóra potrzebuje.
Zacznijmy może od tego pierwszego kroku, którym jest oczyszczanie, prawidłowe oczyszczanie naszej skóry. I powiem Wam, że przetestowałam wszystkie trzy produkty, bo w tej linii mamy masełko oczyszczające do demakijażu, mamy żel oczyszczający i mamy mgiełkę tonizującą. Z Waszych komentarzy wiem, że bardzo dobrze sprawdza się u Was masełko, ale są też takie osoby, które postawiły na mgiełkę tonizującą i też są z niej bardzo zadowolone. Gdybym ja miała dzisiaj wyróżnić jeden produkt z całej tej właśnie serii oczyszczającej, no to pewnie już się domyślacie, że byłoby to masełko. Nie może być inaczej. Pierwsze zetknięcie z takim masełkiem to oczywiście Bundy i seria Anti-Irritate, ale tutaj mama również bardzo fajny produkt, taką samą konsystencję i świetne stężenia substancji aktywnych. W składzie tego produktu znajdziemy takie substancje jak emolienty, mamy olej słonecznikowy, mamy witaminę E oraz mamy olej na bazie ekstraktu z borówki, ekstraktu z malin, z truskawek, witaminę C i zapachy. Konsystencja tego produktu, moi drodzy, jest bardzo przyjemna. To jest masło, dosłownie masło. Ma gęstą, twardą konsystencję w opakowaniu, ale oczywiście po wyciągnięciu go z opakowania i uwierzcie mi, wystarczy dosłownie odrobinka tego produktu, odrobinka, przez co też jest niesamowicie wydajny. Rozcieramy go sobie w dłoniach. Nie dość, że go rozgrzewamy, to jeszcze zmienia się delikatnie jego konsystencja na taką tłustą, przyjemną, olejową. Aplikujemy na naszą skórę, masujemy, no i oczywiście zmywamy. Możliwości stosowania tego masła jest bardzo dużo, bo tutaj informuje nas o tym producent, a dokładnie doktor skóra, że możemy ten produkt stosować jako ten pierwszy krok w demakijażu, kiedy chcemy zmyć z naszej skóry tę pierwszą warstwę makijażu, czyli oczy, usta, podkład i wszystko, co na skórze się znajduje. Ale równie dobrze możemy stosować masełko jako produkt oczyszczający, czyli w tym drugim kroku naszego demakijażu lub też w porannej pielęgnacji. W połączeniu z wodą masło tworzy emulsję, przez co też bardzo fajnie pracuje na skórze. I dostawałam od Was takie pytania, czy ten produkt nadaje się do skóry wrażliwej. Oczywiście, że tak. Czy ten produkt mogą stosować osoby posiadające skórę tłustą? Jak najbardziej. Czy on się dobrze zmywa? Bardzo dobrze się zmywa, a jeszcze lepiej, słuchajcie, zmywa to, co mamy na naszej twarzy, oczyszcza naszą skórę, bardzo dobrze radzi sobie z makijażem oczu, z tuszem, nawet wodoodpornym. Wystarczy odrobina takiego masła wmasować w nasze rzęsy, w brwi, w powiekę górną, dolną i naprawdę, słuchajcie, efekt jest wow, szybki i wygodny, też przyjemny. Nie robi się oczywiście taki efekt pandy, no chyba, że macie bardzo dużo tego tuszu i jak będziecie zmywać, no to wiadomo, masełko rozpuszczając substancje, które znajdują się w tuszu, te wszystkie barwniki, no będzie powodowało, że gdzieś tam się pojawi to zaciemnienie wokół Waszych oczu, ale to też, co jest bardzo fajne w przypadku tego produktu, to podczas jego stosowania i zmywania nie macie takiego efektu zamglenia oka. Mi ten efekt pojawił się w przypadku podobnych produktów o nieco innej konsystencji, innych marek, a tutaj nic takiego się nie dzieje. Jak wiecie, ja posiadam skórę wrażliwą, wrażliwe oczy i to jest w ogóle hit, to jest naprawdę coś wspaniałego, bardzo Wam gorąco polecam. Na opakowaniu macie informację, że mamy tutaj 77% emolientów, mamy witaminę E, mamy ten 2,5% olej z owoców, o których Wam wcześniej wspominałam, 90 ml pojemność tego opakowania. No coś wspaniałego, 6 miesięcy przydatność, także spokojnie wykorzystacie w tym okresie, stosując właśnie to masełko w tym demakijażu wieczornym, ale również w porannej pielęgnacji. Teraz przejdziemy do kolejnego kroku, czyli do złuszczania. I tutaj w ofercie mamy peelingi. Peelingi, które są dopasowane do potrzeb naszej skóry. Ja sięgnęłam po tę oto buteleczkę, czyli mamy tutaj peeling kwasowy Rewitalizacja, w którego składzie znajdziemy 5% kwas migdałowy oraz 10% mieszankę polihydroksykwasów. Co to takiego jest?
Moi drodzy, ja już zużyłam prawie cały ten produkt. Zaczęłam po niego sięgać jakoś pod koniec października. Jego stosujemy oczywiście w wieczornej pielęgnacji. Nakładamy na oczyszczoną naszą skórę, zostawiamy na 30 minut, a później go spłukujemy. I stosujemy go jak peeling, czyli raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jaką mamy skórę. Ale w związku z tym, że mamy tutaj bardzo ciekawą mieszankę, czyli połączenie kwasu migdałowego i polihydroksykwasów, jest to taki produkt, który nada się tak naprawdę do każdego typu skóry, czyli osób posiadających skórę suchą, mieszaną, normalną, naczynkową, ale również tłustą. Oczywiście w ofercie jest też preparat przeznaczony dla osób posiadających skórę grubą, tłustą, problematyczną. Ja takiej nie posiadam, więc ja tego produktu nie testowałam, natomiast sprawdziłam ten i powiem Wam, że bardzo go polubiłam i będę do niego regularnie wracać. I zdecydowanie będzie to jeden z moich ulubionych peelingów. Po pierwsze dlatego, że właśnie mamy tutaj konsystencję wodnistą, nie ma tutaj żadnych drobinek, więc nie ma żadnego tarcia, ale ta mieszanka kwasów daje świetny efekt na mojej skórze. Nie pojawiło się podczas stosowania takie intensywne złuszczanie. Może na samym początku delikatnie zauważyłam, że gdzieś tam pojawiły się tak zwane suche skórki, ale to bardzo szybko się zmieniło i skóra wróciła do swojej formy. Natomiast ja byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. Dzisiaj słowo bardzo będzie się chyba często przewijało przez ten film, ale ja chciałabym Wam gorąco polecić właśnie ten peeling kwasowy Rewitalizacja. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy jego składzie i znajdziemy tutaj wodę, mamy glukonolakton, mamy humektant, kwas migdałowy, kwas laktobionowy, regulator pH, zagęstnik, rozpuszczalnik i konserwanty. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak działają polihydroksykwasy na naszą skórę, to oczywiście zapraszam Was do filmu, w którym opowiadałam Wam o zastosowaniu kwasów w kosmetykach. Tam zdobędziecie nieco więcej informacji na temat poszczególnych kwasów właśnie stosowanych w kosmetykach, a tymczasem polecam Wam właśnie ten peeling kwasowy Rewitalizacja. Idziemy dalej i teraz mamy trzeci etap, czyli boostery. I przyznam Wam się szczerze, że gdybym mogła, to przetestowałabym wszystkie boostery, które dostępne są w ofercie, ponieważ patrząc na ich składy i substancje aktywne, stężenia tych substancji aktywnych, to mogłabym powiedzieć wow. Ale zaczęłam od pierwszego z nich, a mianowicie od boostera na zmarszczki, który zawiera w składzie m.in. peptydy. Jestem w połowie, stosuję go w porannej pielęgnacji i mamy tutaj 4% peptydy, które są wymienione również na opakowaniu. Znowu mamy szklaną buteleczkę, znowu mamy pipetę, bardzo podobne opakowanie, jeśli chodzi o, już Wam pokazuję ten peeling, oczywiście kwasowy. Powiem Wam szczerze, że szata graficzna absolutnie mi odpowiada, ja jestem za, między innymi też właśnie te opakowania szklane, świetne rozwiązanie. No i tutaj mamy zastosowanie peptydów. Ja o peptydach też już zrobiłam dla Was oddzielny film. Uwielbiam peptydy i są to świetne substancje aktywne w działaniu dla skór, mogłabym powiedzieć po 30. działaniu przeciwzmarszczkowym, działaniu właśnie na te nasze zmarszczki, które gdzieś tam już w tym wieku po 25 roku życia, przed 30 zaczynają się pojawiać. No i my kobiety oczywiście chcemy na nie działać, żeby tych zmarszczek było jak najmniej, albo przynajmniej żeby pojawiły się jak najpóźniej, o może tak. I słuchajcie, to jest kolejny świetny produkt, który polecam Wam szczególnie właśnie jeśli jesteście już na takim etapie, że musicie zacząć dbać o tę Waszą skórę pod względem starzenia i zmarszczek. Jeśli szukacie jakiegoś fajnego preparatu z peptydami, to warto się pochylić właśnie nad tym. Tutaj mamy informację od producenta, że możemy stosować ten booster rano i wieczorem, czyli w porannej i wieczornej pielęgnacji, stosować go zarówno na twarz, na szyję, jak i na nasz dekolt. 6 miesięcy przydatności, bardzo wydajny produkt, dosłownie odrobina wystarczy, żeby rozprowadzić na Waszej skórze. Świetnie łączy się z różnymi kremami, które później będziecie nakładać w Waszej pielęgnacji. Ja Wam go gorąco polecam, ale powiem Wam, że już mam
przygotowane opakowanie na wiosnę, booster rozjaśnienie z 15% witaminą C i 5% glukonolaktonem. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go stosować, a wiem od Was, że przynosi świetne efekty, cudownie rozjaśnia skórę i jesteście bardzo zadowoleni ze stosowania właśnie tego boostera. Powiem Wam, że nawet jestem ciekawa, jak to będzie na mojej skórze, bo to jest 15% stężenie witaminy C, więc jest ono dosyć duże. A jeśli chodzi w ogóle o witaminę C, to ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez jej stosowania. No i zobaczcie, tutaj też mamy taką bardzo ciekawą konsystencję, lekko żółtą. Tak, już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę stosować właśnie ten booster i na pewno będę Wam zdawała relacje z efektów stosowania tego preparatu. Ale moi drodzy, mam jeszcze dwa boostery. Mam booster na trądzik, który zawiera 2% kwas salicylowy i ma również 0,3%, jeśli chodzi o olejek z drzewa herbacianego. I to jest produkt, który dostanie moja siostra, ponieważ ona ma skórę problematyczną, a kwas salicylowy jest świetnym rozwiązaniem w przypadku właśnie skór tłustych, mieszanych, grubych, takich problematycznych. I zobaczymy, jak u niej będzie się ten produkt sprawdzał. Natomiast posiadam jeszcze coś, o czym też bardzo często mi piszecie pod moimi filmami, a mianowicie booster odmłodzenie, który zawiera w składzie 1% retinoidy. I wiem, ponieważ oglądałam live Bandi, gdzie wypowiadała się również Inti Skin. Pewnie większość z Was kojarzy ją z Instagrama. Niesamowita dawka wiedzy. I właśnie na tym live'ie Aneta, która jest kosmetologiem Bandi i Inti Skin, opowiadały o połączeniu tych retinoidów, substancji aktywnych, które znajdują się właśnie w tym boosterze. I powiem Wam, że ja jestem totalnie zachwycona. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go stosować. Nie będzie to co prawda szybko, ponieważ w tym roku postawiłam na inne produkty z retinolem i też Wam o tym opowiadałam w moich wcześniejszych filmach. Na pewno wrócę do niego jesienią, ale już będzie czekał na stosowanie w mojej szafeczce z kosmetykami. Także widzicie, przetestowałam, sprawdziłam jak na razie booster na zmarszczki z peptydami, które Wam absolutnie polecam i już nie mogę doczekać się wiosny, jak zacznę stosować witaminę C. No i teraz przechodzimy do ostatniego kroku, czyli do kremu. I tutaj tak naprawdę mogłabym Wam powiedzieć, że wszystkie trzy preparaty są godne zaufania. O jednym z nich już Wam opowiadałam, jeśli chodzi o zimową pielęgnację w przypadku skór mieszanych, tłustych, o takie kremy, które będą dbały o Waszą skórę właśnie w tym, no powiedziałabym, ciężkim okresie dla naszej skóry, dla naszej skóry. Ale dzisiaj chciałabym wyróżnić jeszcze jeden krem i też już mam informację od Was, że jesteście zachwyceni, jeśli chodzi o jego formułę i stosowanie właśnie teraz, w okresie zimowym. To jest krem Intensywna Ochrona z SPF 50. Zwróćmy uwagę na początek, co takiego ma w składzie. I tutaj znajdziemy wodę, mamy estry masła shea, mamy chemiczny filtr UV, kolejny chemiczny filtr UV i jeszcze jeden filtr UV w cząsteczkach nano, glicerynę, zagęstnik, emolienty, niacynamid, pantenol, ektoinę, hydroksyektoinę, olej arganowy, humektant, witaminę C, witaminę E, sekwestrant, konserwanty i zapachy. Ja, moi drodzy, zrobię dla Was oddzielny film, gdzie jeszcze opowiem Wam o takiej zimowej ochronie z filtrami, o fajnych preparatach, ale już dzisiaj chciałabym wyróżnić ten oto kosmetyk, który sama stosuję i jestem bardzo zadowolona z jego działania. Oczywiście nie mogę Wam powiedzieć o działaniu filtrów, gdzie mamy tutaj wysoki ten współczynnik, bo mamy 50 SPF, no bo efekty ze stosowania filtrów
tak naprawdę widzimy w tym, że nie ma na naszej skórze przebarwień, albo też te przebarwienia się nie pogłębiają. Ja przebarwień nie mam, więc mogę powiedzieć, że filtry, które stosuję w mojej pielęgnacji, dają radę, ale też pamiętam o tym, żeby regularnie po nie sięgać. I nie tylko w okresie letnim, ale też przede wszystkim w okresie zimowym, bo promieniowanie cały czas działa, więc warto brać to pod uwagę i stosować filtry przez cały rok. Zwłaszcza jeśli teraz stosujecie różnego rodzaju preparaty zawierające kwasy, czy na przykład retinol. Więc moi drodzy, ten krem, taki właśnie z ochroną, z wysoką ochroną, jest nam w pielęgnacji jak najbardziej potrzebny. Dlaczego wyróżniłam właśnie ten krem od Dr. Skin? Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj 2% niacynamid, który jest fantastyczną substancją w pielęgnacji. Nie jest to nie wiadomo jak wysokie stężenie, ale jest to takie stężenie, które będzie działało aktywnie na naszą skórę. Mamy tutaj substancje zabezpieczające, takie tłuszczowe, chroniące naszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, między innymi przed działaniem mrozu, niskiej temperatury, wiatru, ale też w momentach, kiedy wchodzimy na przykład z dworu do naszego mieszkania, gdzie mamy ten takie uderzenie różnych temperatur. Dodatkowo też, kiedy w naszych mieszkaniach jest sucho, ten krem świetnie nawilża skórę. Poza tym idealnie nadaje się pod makijaż. Świetnie komponuje się z kremami BB, CC, podkładami. Przetestowałam go na różne możliwe sposoby. Jestem z niego bardzo zadowolona i będę Wam go polecać. Moim zdaniem skład jest świetny. Nie ma tutaj tego efektu wybielania, ponieważ mamy filtry chemiczne, więc też tego nie musicie się obawiać. Fajnie pracuje na skórze, fajnie się go rozprowadza. Nie daje takiej tłustości, ale ta formuła sprawia, że właśnie może być bardzo fajną bazą pod makijaż. Także polecam Wam ten krem, polecam Wam również krem, o którym opowiadałam we wcześniejszym filmie dotyczącym pielęgnacji zimowej. Mam zamiar przetestować również krem pod oczy. Jeszcze na jego temat nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ no po prostu nie wiem. Natomiast dam Wam znać za jakiś czas. Chciałabym również sprawdzić ten krem pod oczy. Też ma bardzo ciekawy skład. Zobaczymy jak z konsystencją, no i zobaczymy też jak z jego działaniem. No to teraz już wiecie odrobinę więcej na temat marki Dr. Skin Clinic. Wiecie, które z tych kosmetyków dostępnych w ofercie u mnie bardzo dobrze się sprawdzają i które już dzisiaj mogłabym Wam z czystym sumieniem polecić. Założę się, że część z Was ma też swoich innych ulubieńców wśród tych wszystkich kosmetyków. Ja na pewno będę dalej je testować, będę sprawdzać i będę Wam o nich tutaj opowiadać na moim kanale, bo uważam, że warto. Jest to kolejna polska, świetna marka kosmetyczna, która nic przed nami nie ukrywa. A wręcz przeciwnie, informuje nas o stężeniach substancji aktywnych, pokazuje nam jakie mamy formuły, stosuje świetne składniki, fantastycznie działające na naszą skórę. Mamy holistyczne podejście, to co ja najbardziej lubię w pielęgnacji. Mamy wypowiedzi ekspertów, mamy badania, mamy bezpieczeństwo, fajne formuły, bardzo przyjemne zapachy. Niesamowicie delikatne, takie powiedziałabym, oczywiście nie we wszystkich produktach, ale takie, które będą umilały Wam tę Waszą codzienną pielęgnację. Mamy kosmetyki dobrane do potrzeb skóry różnych typów, także jest, słuchajcie, w czym wybierać. Wcale nie są to jakieś, nie wiadomo, drogie kosmetyki, na które nie moglibyście sobie pozwolić. Co więcej, bardzo często pojawiają się w promocjach. W promocjach zarówno w drogeriach Rossmann, jak i w promocji na stronie Dr. Skin Clinic. Także warto obserwować, warto sprawdzać. Jeśli będę miała jakieś informacje o kodach zniżkowych, o jakichś promocjach, to też będę Wam dawała znać, bo wiem, że lubicie i z nich bardzo chętnie korzystacie. Także podsumujmy, podsumuję ten dzisiejszy film, powiem tylko jedno. Wow, genialne produkty, godne zaufania i warto się im bliżej przyjrzeć. Kochani, a tymczasem kończę dzisiejszy film, bo obawiam się, że będzie znowu, że to znowu będzie kolejny film z cyklu Ciekawa Marka, dosyć długi, ale widzicie, że jak znajdę jakieś fajne kosmetyki, znajdę jakieś fajne marki, to mogłabym o nich Wam opowiadać godzinami. Ale co zrobić, kiedy się kocha pielęgnację, kiedy się kocha kosmetyki, uwielbia je testować, sprawdzać na własnej skórze, poznawać nowości i też poznawać nowe marki.
Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnej publikacji. Pamiętajcie o tym, że w opisie do dzisiejszego filmu, jak zawsze, znajdziecie linki do produktów, o których Wam opowiadałam. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!